jest? Chyba się zepsuła gadcenka w chuj. Okej, mamy naszego nowego zleceniodawcę. Halo, halo, dzień dobry moi kochani, z tej strony Gimper, a to jest GTA San Andreas. Odcinek kolejny, kolejny odcinek naszej fenomenalnej przygody w świecie gry Grand Theft Auto, madofako, makofako. Kurde, makofako jest, z tego weszło w web, z jebem na to, oryginalnej wersji, nie tej polskiej, którą SB Mafia zrobiła, tylko z tej oryginalnej słowackiej, chyba coś takiego, i tam właśnie było jebem na to, makofako. Wy kurde, makofako, idziemy w takim razie, mamy nowego zleceniodawcę i musimy porobić questy dla niego. Podejrzewam, że to nam pchnie główną fabułę do przodu, więc jak najbardziej się tym zajmujemy. Znaczy dziwi mnie, czemu nie ciśniemy do Los Santos i nie rozjebiemy tam wszystkiego, robiąc jednocześnie misję dla tego rządowego pajaca, żeby naszego braciaka wyciągnął z więzienia. No ale widać, tak to musi działać. Swoją drogą, jak trochę zgubiliśmy muskulatury, to w sumie CJ wygląda bardziej CJ-owo, jeszcze jak go teraz przebraliśmy. Więc przyznaję, że jestem zadowolony z tego. Co o gnoju, wstrętny, nie podskakuj, idziemy na misję. Intensywna opieka. O nie, to te pajace, głupie narkomanie. I Steve Jobs w depresji. Hello. What's happening? Hey, there's some top funny down at that pool pub, Z. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you gonna tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Znajdź jakieś auto i jedź odebrać Johnny'ego Sindaco ze szpitala. Dobra, spoko, nie mam absolutnie żadnego problemu. Jeszcze się podoba, kurwa. Steve Jobs z depresji. Tak se ten koleś wygląda. Ja drogę się porozglądam, to może mi się zrespi auto. No i się zrespiło auto, proszę bardzo. Pięknie, najlepsza gra na świecie, wolna od błędów. Tak jest, dziwko. Jestem Carl Johnson, wykorzystuję błędy świata na swoją korzyść, bo mam świadomość, że żyję tylko w symulacji. To jest gra komputerowa, jestem najinteligentniejszym, a nie to tylko gracz. A nie, to tylko... O nie! CJ! Mordo! A gdzie my musimy pojechać, tak de facto? A propos de facto... ma tu niedaleko zaraz obok. Dobra, to lajcik, nie potrzebujemy jakiegoś super szybkiego auta. Aczkolwiek jeżeli znajdziemy Banshee, to je musimy zgarnąć, żeby no, mieć po prostu dobre auto, które sobie potem zboostujemy troszeczkę. Troszkę jak słabi youtuberzy grający w CS-a, będzie auto zboostowane i dzięki temu będziemy w stanie... Co my będziemy w stanie bardzo szybko się poruszać. Poruchać. I co? Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. O, cię w chuj. No to dobrze, że z Uzikiem wbiegłeś, CJ. Na pewno byłeś wiarygodny. Dobra, musimy złapać ten ambulans. Znajdź ambulans, w którym go wiodą. Są trzy ambulansy. Strzelam, że ten najbliżej nas wcale nie będzie tym, który go wiezie, ale dobra, musimy zacząć od tego najbliżej nas, bo nigdy nic nie wiadomo, jak to będzie wyglądało i jak ta gra jest zaprogramowana tak naprawdę, bo może być zaprogramowana tak, że musimy znaleźć dwa puste i dopiero trzeci, który znajdziemy, niezależnie od odległości od nas, będzie tym, w którym jest Sindaco. Więc dobrze, wyruszmy. To jest, o, z ciekawostki, logika gier komputerowych i to, jak mogą być zaprogramowane. Teoretycznie z punktu widzenia sytuacji, w której znajduje się CJ, jakby to było życie, no to jest przecież, że no to kurde, no to w którymś z trzech i to jest losowe. No ale z perspektywy gier komputerowych, twórcy mieli tu mnóstwo wyborów, które mogli podjąć. Czemuś rzuciłeś się pod samochód, za głupki?
Mieli tu mnóstwo wyborów, które mogli podjąć, chcąc skrócić bądź przedłużyć rozgrywki gracza. Mogli to też zaprogramować w ten sposób, że są trzy ambulansy i niezależnie od tego, który sprawdzimy, staranuje ambulans, aby zobaczyć, jak zareaguje. I musi być w jednym z pozostałych ambulansów. Dobrze. A twórcy mogli też zrobić tak, że są trzy ambulansy i niezależnie od tego, do którego podjedziemy, po dojechaniu do pierwszego coś się dzieje na przykład, nie? Tak mogą zaprogramować. To jest niesamowicie ciekawe. No i tutaj należy sobie odpowiedzieć na egzystencjonalne pytanie, jak to jest w prawdziwym życiu. Czy jeżeli czegoś nie widzimy, to tego nie ma, czy to jest? Czy to tak działa, że coś są rzeczy losowe, czy może wypływają z czegoś? A może nam się wydaje, że coś z czegoś wypływa, a tak naprawdę było losowe zupełnie i nie mieliśmy na to wpływu. Tak na przykład kapłani azteccy oszukiwali swoich poddanych, mówiąc im, że... I co my tu mamy? Johnny musi być w kolejnym ambulansie, dobra. Oszukiwali swoich poddanych, bo mówili bardzo prostą zasadę. No musicie się modlić, to będzie dobra pogoda. Jak była dobra pogoda, to mówili: no zajebiście, pomodliliście się, widzicie, jest dobra pogoda, urodzajne plony, bogowie was wysłuchali. W ogóle to dajcie więcej datków na kościół, musimy złożyć więcej ofiar, to będzie jeszcze lepiej. A jak był deszcz zamiast słońca, no to mówili: no to widocznie za mało się modliliście. No to co to tak? Myślę, że to jest przypadek? Czy coś zależy od jakichś innych rzeczy? Czy jest słońce, czy deszcz? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że zależy od waszych modlitw i datków na nasze świątynie i tego, ile ofiar poświęcimy. I ludzie wierzyli, no bo mówili: no tak, no przecież, no dobrze, mówię, no teraz modliłem się dużo, był deszcz, no ale to widocznie za mało się modliłem, jak nie było, czy coś tam. No i tak dalej, my jesteśmy, mamy takie mózgi, że my jesteśmy w stanie wierzyć w takie rzeczy i sobie sami doklejamy różne rzeczy, no a ciekawe, jak jest w grach. A w grach se programista może wpisać, co sobie chce. Gnoje, to jest ten ambulans zabrał żonego. Rozwal go trochę, pokaż mafii, że trzeba się z tobą liczyć. Dobra, tam w złą stronę się obróciłem, ale nie szkodzi. Zaraz to ogarniemy. Co wy gnoje? O chuj. Dobra, spokojnie, się nie dzieje. Och, mam jedną gwiazdkę. Delikatnie na przypale, ale tak niezbyt mocno. Z drugiej strony. No już go delikatnie rozwaliliśmy. Martwię się, że zaraz pierdolnie. A jak pierdolnie, to będzie nieudana misja, więc nie możemy go zbyt mocno dupnąć. Dobra. Co wy robicie, kumple? Trzeba ostrożnie, żeby nas policja nie dorwała przy okazji. To w sumie tutaj dobrze, że nie mieliśmy tego zajebistego auta, bo by się to źle skończyło. I co ty, kurwa, gnoju? Jak się trzymają? Trzymają się. Ciągle jadą. O kurde, przebili mi oponę. Ciągle jadą. Nie przejmują się zupełnie uzikami. Jadą sobie, skurwysyny, ambulansem. No wypieprzać. Jadą sobie, skurwysyny, ambulansem. Mam przebite koło. Zajmę się balansem. O tak. Przejebane. Przejebane będą mieli, jak ich dorwę. O nie, no muszę zmienić auto, nie ma lipy. No muszę zmienić auto teraz. Mi ucieknął zaraz. Chodź tu. Chodź tu. Ktokolwiek, ty. Oddaj mi auto. Ty kurwo, do chuja pana. Wypieprzać stąd. Oddajcie mi auto, no uciekną mi zaraz. Jezus, tu wjechali. Bobcat. Żeby nie było komunikatu, zaraz zgubiłem ambulans. No, bo tak to się może zadziać. Dobra, mam sensowniejszy samochód. Teraz ich dogonimy. Widzę was! Widzę was! Łódzki widzew. Nie wiem, jak to było, albo widzew, widzew, a łódzki widzew. Ja tej kurwy nienawidzę. Tak mówię mu, kurwa. Ja tak nie mówię, bo nie kibicuję. Znaczy uważałem, że to głupie. Tak mocno przywiązywać się do czegoś, czym jest zespół. I jedyne, co nas łączy z tym zespołem, to to, że ci ludzie, którzy w nim grają, są z tego samego miasta, co my. Wykurwiać. Po nogach, cfela. Haha. Elo. Pięknie. Odwieźć Johnego do masarni. Będziemy go obdzierać ze skóry. Tutaj możemy sobie tędy dojechać. Rum tum tum tum, jakoś dojedziemy. Ram pam pam, leci ban. Mam fajną karetkę, misje karetki już zrobione. Oczywiście. Perfekcyjnie, więc nas to nie interesuje. Tutaj będzie lepiej w prawo, czy lepiej będzie prosto? No, to znaczy to w ogóle jest przypał troszkę, tak jak ja jadę. Dobra, spróbujmy tu w prawo.
Ale przebijemy się chyba do miasta. Mam takie poczucie. Wygląda na to, że przyjechało jakieś wsparcie. Zabierz żonego do masarni. Jakie wsparcie? Są te kurwa gnoje, ale jestem za szybki. Gówno mi zrobicie. Gówno mi zrobicie. No nie, gorzej będzie jak się tym wypierdolę autem. Nie mogę. Trzeba ostrożnie na zakrętach. Wujek, miałem takiego wujka. Wujka Marka. Nie zawsze mówił: Tomkowski, uważaj na zakrętach. Ja mówię: o co chodzi, wujku? No mówię: na jakich zakrętach? Ja mówię: przecież nie mam prawa jazdy. A on mówi: o, uważaj się, Tomkowski, na zakrętach, bo nie wyrobisz kiedyś na zakręcie. Ja mówię: o co ci chodzi, wujku? I nie rozumiałem nigdy, a teraz już rozumiem. I to chyba było niemiłe dla mnie, że chyba coś przeginałem. Ale nie pamiętam, o co mu chodziło, więc przynajmniej mi tekścik pozostał. Tyle z tych sytuacji, nie? Głupi tekścik. Dobra, Johnny, idziemy cię do masarni przerobić na pyszne hamburgery dla całej rodziny. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Kurde, nie ma go, chciałem go tak jebnąć tym ambulansem. Zawsze śmieszne. Gry komputerowe uczą przemocy. O nie, pojawił się Tempeny. Zobaczcie, jest Tempeny na mapie. Teraz pytanie, czy robić mi się dla Tempenego, czy dalej te kosteczki. Dobra, róbmy dalej kosteczki. Ja bym skończył Paula, naszego Steve'a Jobsa w depresji, żeby mieć wszystkie misje porobione, bo obawiam się, że misja dla Tempenego może skutkować powrotem do Los Santos w niedługim czasie. A ja lubię robić wszystkie misje, o tym już wam mówiłem, że będę chciał, żebyśmy sobie wszystkie misje porobili w GTA, możliwie. Żeby tę grę zrobić, no pewnie nie na 100%, ale żeby misji tych, które nam się wyświetli, jeżeli już nam się wyświetli coś, to żebyśmy to zrobili. O, w ten sposób powiem. Dobra. Trochę przyba jechać karetką na sygnale, ale spoko, jest w sumie w miarę szybkim pojazdem. Bo są czasami takie auta, które są totalnie do dupy pojazdami, nie? I są mega wolne i karetka nie jest aż taka wolna i jest nawet solidna, jeżeli chodzi o poruszanie się, więc w porządku, absolutnie nie mam do niej problemu. Karetki są spoko. Biegnij, Karl, biegnij. Epilepsja. Dobra, biznes mięsny. Baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank has my you, son, thank sweet. You. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall! My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca, what's the matter with you? Tak głupki ćpuny. Zabierz Rosenberga do rzeźni, spoko. Chodź, mordeczko, zaraz znajdziemy jakiś pojazd. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit, see how Johnny is, win him over with some... Idziesz ze mną, dobrze. Znajdźmy jakieś autko, może być to. Może być to. Okay, great. We need a car. O, wy gnoje. Ten uniknął jakoś sprytnie. Chodź, Steve Jobs. Ciśniemy. Co ty robisz? Wypad. Ci kierowcy zostają pierdolce, jak się kogoś zabije. So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me and have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Cool, you're the old one. But thanks. I'm just so tired of all this life and that bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. To my best shirt. He's like, "Whoopie." Czemu wszyscy w tej grze są jakimiś głupkami i ćpunami? To jest niesamowite. To jest niesamowite dla mnie. O ty kurwa gnoju. Co za śmieć. Co wy robicie? Halo, proszę tutaj, nie życzymy sobie takich awantur w moim kierunku. Dobra, jakoś tędy spróbujemy się wbić. Bo do dupy nam trochę poszło. Dobra, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi.
Wszystko z umiarem i będzie dobrze. Kurde, co jest? Którędy mam tu wjechać? Ja pieprzę, dobra. A, to jest to miejsce do dupy, gdzie trzeba się wrócić tu i tutaj zrobić taki przejazd, tu koło i dopiero przejechać przez most, bo tam po drugiej stronie nie da się mostem wyjechać. To jest strasznie głupie miejsce. Dobrze, nie szkodzi. Chodź, kurwa, koksiarzu, weźmiemy cię. Teraz już koks się nie kojarzy z silnym człowiekiem na siłowni, tylko się kojarzy z innymi rzeczami. Dobra. Co za głupek, Boże. Chodźmy. Sindako Abatuo. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. Jestem zwycięzcą. I am the boss. Głupek. Hey boys, tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. Dobrze mi powiedziałeś. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. My crisis fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh my head. Oh God, it's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Co jest? Chyba się zepsuła cutscenka w chuj. To powinna być jakaś ucieczka, epicka scena ucieczki w slow motion, jak rozumiem. Chronię Zenberga i zabij wszystkich świadków. O ty gnoju. Dobra. Załatwiony, tu mamy Helta. Dobra, weźmy gaśnicę. Chodźmy gasić. Co za głupstwo. Krowy doić. Jak tu mam nacisnąć ten przełącznik? Co jest? Zabiję was. Co się stało? Nie rób mu laski. Co ci się stało? Strzelają do ciebie. Karl! Gdzie ty wlazłeś, pajacu? Terowent. Dobra. Dobra. Chodź tu, kurwo. Dobra, po nogach cfela. Nie da się, dobra. Reload. Co jest? Mięso mnie jebło. Pierdolta się. Za głupstwo. Wynocha, ta gra jest w ogóle głupia. Zobaczcie, nie mogę go tu po nogach walić. No mięso mnie jebło. Jak przez to zginę. No kurwa. Ja pieprzę! Jak to jest głupie! Jak zginę przez to, że mięso mnie uderzyło parę razy, to... Dobra, nie obchodzi mnie, to muszę... Moment. Tu lata mięso, dlaczego tu lata mięso? Jak to mam to włączyć? Jak mam to nacisnąć? Było coś napisane, nie czytałem, bo mnie mięso biło po mordzie. Ja pierdolę.
thank you, man. I thought I was a popsicle for sure. This is so exciting, Tommy. It's like old times. Dobra, wypierdalajmy stąd. Kurwy. What is it about my luck? O, wygnoje. Z obór przesrana misja. A ja jeszcze nie mam żadnej kamizelki kuloodpornej. O co ci chodzi? Czemu gościu płaczesz? No bo to jest w miarę czysto. Tam za ścianą jeszcze jacyś będą. Dobra, idziemy. Nic się nie bój, gościu. Zrobimy to. Tak akurat, zawsze się tak mówi, nie? Już nigdy, nigdy, nigdy nie będę ćpał. Na pewno. Kurwo, miałem szóstkę zrobienia gwiazdy w gimnazjum. Dobrze, wszyscy świadkowie nie żyją, kieruj się do wyjścia. No ale było blisko, żeby to uwalić. Tak naprawdę. Było bardzo blisko, a martwi się, czy tu jeszcze tego nie uwalimy. Odbierz Rosenberga z powrotem do kasyna. Dobra, no tu jest na szczęście czysto. Chodź ty, Steve Jobs, wsiadaj. Steve Jobs z depresją. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed up. What are you doing? What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something. I promise. No co jest głupia taksówko? Ja pieprzę. Dobra, odwodzimy go na miejsce w takim razie. Chłopak się jak zwykle wszystkim przejął, ale nie szkodzi. Ma super najlepszego człowieka na świecie do pomocy, czyli CJ'a, czyli nas tak naprawdę. I dzięki temu uda mu się przetrwać wszystko, zdobędzie władzę nad światem. Bo jest szefem, 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 a przynajmniej sam tak mówił. Dobra, elo. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm, yeah, calm. I'm calm, real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm, that's me, Mr. Calm. Chcę głupić pun. Dobra, wszystko porobione, jeżeli chodzi o misję dla niego. Musimy pójść się zasejwować jak najszybciej. Odblokowały nam się kolejne misje. Mamy teraz tak, mamy Tempenego, to jest D i nie wiem co to jest. To jest Tempeni i mamy też z powrotem dostępną misję dla Uziego. Także w następnym odcinku sobie troszkę tego porobimy. Dobra, nie, chciałem strzelić do policjanta, taki instynkt mi się włączył, nawet policjant zabije go. Ale nie, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, bo mam za mało zdrowia. Jak teraz zdechnę, to jestem... Przez cały odcinek nie sejwowałem właściwie, tak mi się wydaje. Więc jak teraz zdechnę, to jestem w dupie. Jestem w wielkim D. I nie jest to dupa Jasia, więc to nic dobrego, że w tej dupie się znajduję. Absolutnie niepocieszony jestem tym faktem, że mogłoby tak być. Apartament hotelowy. Ej, swoją drogą, to jest jeden z niewielu odcinków od bardzo dawna, gdzie nie musiałem powtarzać misji i nie musiałem wycinać dużej części gameplayu, w którym na przykład musiałem dojeżdżać na miejsce na nowo, po tym jak misja się zawaliła, czy coś się zepsuło, czy tak dalej. Naprawdę jestem dumny z tego osiągnięcia. Przyznaję, że to miłe uczucie wiedzieć, że potem montażowo mam 3 razy mniej pracy. Komórka. I know it's you, you stinking perro. Look. Just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my... Kurwa. Ucieka mi zajebiste auto przez tę pizdę. Dawaj mi samochód, złapię to. Muszę to złapać. Na koniec. Trzeba złapać to auto. Trzeba złapać Banshee. Marybeth Maybell, going to the phone. Tu gdzieś było. Fuck, rozpłynął się. I chuj, gierka zderenderowała mój super pojazd, który chciałem mieć. No do luja pana. No. Gra stwierdziła, że pojazd jest już za daleko i nie będzie go dłużej renderować. Bardzo się cieszę z tego powodu. O, jednak nie. Czekaj. Dobra.
Spoko, możesz tu zostać. Poczekaj chwilę. Idę zgubić kamizelkę. Dobrze, mamy pojazd. Tak się cieszę. Program GTA San Andreas przestał działać, no do dupy. Dzięki. Fajne miałem auto. Dobra, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.